Dzień dobry i witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku Soul Mask. No i oczywiście bardzo wam dziękuję za łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. No i właśnie moi drodzy, odnośnie tych komentarzy jak najbardziej zgadzam się z tym, żebyście się zgłaszali, kto chce dołączyć do mojego plemienia, to znaczy wasze niki zostaną wprowadzone jako moi tutaj członkowie, współplemieńcy. Tak jest, Arkadiusz Bogu, bo ty to napisałeś, proszę cię bardzo, jesteś ci tutaj o. I jeszcze ktoś ładnie napisał pod twoim komentarzem, że to będzie musiał być niezły koks, tak, z powodu twojego niku. No, powiem ci, nawet by się zgadzało, ponieważ ten jegomość, nawet sobie tu kliknę, tutaj, proszę bardzo, ten współplemieniec, jak ja go zrekrutowałem, on miał ze 4 albo 5 w ogóle ujemnych, negatywnych perków. I w pewnym momencie pojawiła się informacja, że właśnie Arkadiusz Bogu jest tak ogarnięty, że udało mu się zniwelować w ogóle te negatywne perki. No byłem bardzo tym zaskoczony, bardzo mi się to spodobało. Fantastycznie, że jest w ogóle taka możliwość, że nasi współplemieńcy mogą coś takiego zrobić. Świetna sprawa. Ogólnie, tak, przy odblokowaniu, przy naprawieniu maski, tak jest, bo jak naprawiamy maskę przy użyciu zielonych kryształów, odblokowujemy tutaj kilka fajnych rzeczy. Ja oczywiście też kilka takowych odblokowałem, zwłaszcza Memory Unit odnośnie ostrzy, odnośnie podwójnych ostrzy oraz tarczy, bo tego używam, to mi się najbardziej podoba. Ale co to robi? Zwiększa to przyrost doświadczenia w danej tej broni o 25% i to u wszystkich naszych, proszę ja was, współplemieńców, tak, bo to na nich działa. Ale co ciekawsze, jest tu właśnie connection, to jest bardzo ważne, zwiększa ona ilość właśnie naszych współplemieńców, których możemy zrekrutować. I to jeszcze zależy od opcji, jaką sobie ustawimy w... Ustawimy sobie w ustawieniach świata. Masło maślane, ja wiem, ale są bardzo rozbudowane są ustawienia świata, więc polecam, moi drodzy, polecam rzucić na to okiem, zanim stworzycie swój pierwszy świat, zanim rozpoczniecie rozgrywkę, jak najbardziej warto rzucić na to okiem, chociaż nawet nie trzeba na samym początku, ponieważ można to zmienić w późniejszej, przed każdą rozgrywką, tak jest, przed zalogowaniem się, przed wejściem do waszego świata, można to jak najbardziej zmienić. To jest fajna sprawa. Jest tam dużo ustawień odnośnie zdobywanego doświadczenia, odnośnie dropu, odnośnie zbieractwa, ilości tego lutu, tak, tych surowców, które będziemy zbierali. Dużo. Warto tam zajrzeć. Tym bardziej, że słyszałem opinię, tak jest, muszę to powiedzieć, słyszałem opinię na ten temat, że to jest gra typowo PvP i w ogóle. No, z tym się akurat nie mogę zgodzić, ponieważ gram solo. Jak oglądacie mnie, więc wiecie, że często jednak gram właśnie solo. I muszę powiedzieć, że jeśli odpowiednio ustawicie sobie świat, to można spokojnie grać właśnie solo. I póki co, no, nie potrzebuję graczy innych, tak, żeby świetnie się bawić, jakby nie było, a wiem, że wśród was jest też wielu graczy introwertyków, tak jest, tak jak i ja, właśnie to mięsiwo muszę dać do pieczenia, tak jest, bo głód raczej nie zapanuje, głód na bank nie zapanuje w mojej wiosce, co mi się bardzo, bardzo podoba. Ja mogę tych moich współplemieńców spokojnie zostawić tutaj, oni sobie będą wszystko ogarniali. W ogóle, tak, to jest kolejna rzecz, którą jestem niesamowicie zaskoczony, moi drodzy, niesamowicie jestem zaskoczony tym, że tutaj do cholery jasnej wszystko działa. Tak jest, wszystko, no póki co, ale wiecie co, mam klepnięte 12 godzin rozgrywki właśnie w Soul Mask i prawda jest taka, że no nie trafiłem jeszcze na jakiegoś super poważnego glitcha albo coś takiego, żeby na przykład związanego z moimi współplemieńcami, żeby oni się, nie wiem, gdzieś zaklinowali albo coś w tym stylu, mieli jakieś większe problemy czy coś takiego, no. No nie ma, jest to naprawdę dobrze zrobione, jest to naprawdę fajnie zrobione i tym jestem zaskoczony. Może moje zaskoczenie jest tym większe ze względu na to, że no jakby wiecie o tym, że ostatnimi czasy no to jednak w
sporo paździerza grałem, nie? Sporo paździerza, niedopracowanego paździerza, niestety. I to trochę też boli, wam powiem, wiecie? Bo na przykład wracając do sławetnego mojego ukochanego Bellwrighta, tak? Którym byłem zhypowany na początku niesamowicie. Po prostu szaleństwo. Ja myślałem, że będzie grubo, że będzie fajnie, no ale niestety no mnóstwo skiepścili tam. Mnóstwo tam skiepścili mechanik. Sporo tam jest do dopracowania, tam jest sporo w ogóle do dodania, żeby to jeszcze konkretnie ogarnąć. Także, no nie wiem, ja im życzę oczywiście szczęścia jak najbardziej, ale póki co cieszę się bardzo tym, że Soul Mask jest dopracowany. Nie do końca, bo ja wiem, ciągle poprawiają, ciągle wbijają aktualizacje. Niemal co dwa dni jest jakaś aktualizacja. To jest też spoko opcja. Właśnie, co miałem powiedzieć o kraftowaniu. Kraftowanie, fajna rzecz. I tu możemy jeszcze, to jest ustawienie super, mi się bardzo podoba. Możemy sobie cyklicznie odpalić kraftowanie jakichś przedmiotów, wytwarzanie jakichś przedmiotów. Nie wiem, co 12 godzin, dajmy na to, tak? Co 12 godzin interwał, tutaj mamy interwał, co 12 godzin przypuśćmy, będziemy sobie tam, nie wiem, zupę gotowali, nie? Albo na przykład narzędzia, że będą produkowane narzędzia, nasi współplemieńcy będą je zanosili do skrzynek odpowiednio oznaczonych. Czyli na przykład tutaj mam skrzynkę z narzędziami i tu tymi narzędziami będą się częstowali nasi współplemieńcy, którzy pracują. Tak jest, więc nie ma problemu z tym, że zabraknie narzędzi i nasi współplemieńcy będą siedzieć jak pierdoły i nic nie będą robili, tak? To też jest bardzo fajnie rozplanowane i bardzo, powtórzę to jeszcze raz, że bardzo mi się to podoba, że to tutaj wszystko działa, nie? To jest naprawdę, naprawdę spoko. I tak, właśnie, bo Arkadiusz Bogu jest w moim plemieniu jak najbardziej. Rambo, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale też tutaj gdzieś biegasz, moja ty nornico kanałowa, najukochańsza, tylko że chyba Rambo jest gdzie? Rambo jest prawdopodobnie, o, tam jest. Rambo jest moim górnikiem, tak jest. Postawiłem to drugie ognicho, zrobiłem sobie tam obozowisko, gdzie jest bardzo dużo skał, bo to też trzeba się przyjrzeć kwestii skał, że skała skale nierówna. Czasem na tych skałach są różnego koloru jakieś odcienie czy coś takiego. Ja myślałem, że to jest po prostu tekstura, ale to nie o to chodzi. To nie do końca chodzi o teksturę. Można wydobyć na przykład miedź, można wydobyć gips czy inny surowiec z takich skał. Tamtych skał było dużo, no bo jednak ognisko póki co ma zasięgu 30 metrów. Tak jest. Mam nadzieję, że kolejne w drzewku technologicznym, nie tutaj, w drzewku technologicznym bonfire, tu mamy z brązu pit bonfire. Tu to nie jest opisane. Czy tu jest opisane? Nie, nie jest tutaj to opisane. Mam nadzieję, że będzie miało większy zasięg, chociaż to też nie jest problem, ponieważ mój górnik Rambo, moja kochana nornica, pomyka tam, wydobywa wszystkie kamienie i on ładnie te kamienie nosi tutaj, bo to wszystko można mu tam właśnie zadać. To jest super sprawa. Dobrze, tak sobie pogadałem o tych wszystkich fajnościach. Stworzyłem oczywiście tak. Stworzyłem co? Skup się, Żaworski. Stworzyłem uzbrojenie z kości, stworzyłem uzbrojenie ze skóry, więc spokojnie mogę ruszać naprzód. Tak jest, mam zadanie, żeby rzucić okiem na markery skautów, czyli rozumiem, że chodzi o te markery. Ten oraz ten, tak? Mogę go jakoś podświetlić? Nie, po prostu damy... O, coś takiego. Wrzuciłem go tam, czy go tam nie wrzuciłem? Jest, wrzuciłem go tam, widzę go na mapie. Jest to kilometr i 100 metrów. Wydawałoby się, no nie jest to jakoś super, super daleko. To sobie zjemy, bo to mi zwiększy właśnie staminkę. Bandaże mamy, morale, właśnie, bo nad tym morale to ja się zastanawiałem, ale faktycznie z morale jest tak, że zostawiamy tą postać. Ona sobie siedzi na tym kocyczku, na tym dywaniczku przy ognisku i po jakimś czasie morale wzrasta. Można jeszcze oczywiście użyć łóżka. Ja łóżko skonstruowałem, ja łóżko sobie postawiłem. Łóżko jak najbardziej jest. Czekajcie, którędy bym to powinien wziął minąć? Tutaj, tak, dobra, no to tędy pójdziemy. Właściwie to jeszcze zahaczę o tę świątynię, bo oczywiście te świątynie, tajemnicze ruiny jak najbardziej się respawnią, tak jest. Tam się znowu pojawiają ziomki, tam znów skrzyneczki zawierają zielone kryształy, tak jest. A to, coś mnie atakuje. O, piesy, kurde, piesy mnie atakują. Tak jest, o, to, że dostaję informację, że one mnie atakują. Umrzyj, piesu, dobrze.
to, że dostaję informację, że mnie zaatakowały. Ten w ogóle zgłupiał, widzę. Ach, bo ja mam nowego skilla, tak jest. Kurde, kierowniku złoty. Czekaj, coś mnie zauważyło? O! Małpy? Nie. Nie małpy. Nie wiem, ktoś mnie zauważył, tylko nie wiem kto. Tak, bo odblokowałem w czym? W masce. Tak jest, w masce odblokowałem wykrywanie przeciwników, bo tam jest coś takiego. I teraz dostaję ostrzeżenie, że ktoś mnie atakuje i z której strony. Fajna sprawa. Spoko opcja, bardzo przydatna. Skradanie. Jak mi się podoba to, że tu jest skradanie, że tu można się skradać. To jest wspaniałe. O, proszę bardzo, widzimy was tam. Jesteście chłopoki. Można się podskradać, można sobie po cichutku tutaj właśnie, o, na przykład, bo czy tu ktoś jest? Jest. Nie widzisz mnie, tobie się wydaje, że mnie widzisz. Ty się stara teraz odwrócisz ładnie, a ja cię... chyba jednak nie. Dobra, no to zrobimy tutaj szybkie wejście. I... oj, czekaj, kurde, no to skiepsiłem. Ja muszę zmienić tą umiejętność. Czekaj, bo na ciebie muszę uważać, stara. I na staminę. Wow, ty, to było dobre, naprawdę. Czekaj, bo właśnie tutaj hyc, zrobimy tak, a wy musicie biegać naokoło. Lamusy. Hyc. No i proszę bardzo. To jest wycofanie i atak, no właśnie, to jest coś takiego. No ogólnie spoko, nie, tylko jestem, bardziej chyba mi się jednak podoba, bardziej mi się podoba opcja, o czekaj, bo ja bym się tu zgłuszył. O, teraz jest niezniszczalność, to jest tak jak w Souls, w Soulsach jest, no weź stary, odskocz, jak się drzwi otwiera, niezniszczalność postaci, tak jest. O ty franco jedna ty. Dobrze, że mam już skórzany sprzęt, mam więcej, raz, że więcej HP-ków, więcej obrony, więc mogę sobie pozwolić na takie niedokładne wygłupy. Czekaj, tłukłem cię, kurde, a nie chciałem. Czekaj, stary, zrobimy tak, odskok i atak do przodu. A, ty chamie jeden. O, krwawisz, czekaj, stary, to jak krwawisz, to bardzo fajnie. To prawdopodobnie za chwilę będę miał opcję, żeby cię tutaj zwerbować. Bo to by też nie było głupie. Mogę więcej... no dobra, ciachnę cię, stary. Aleś mnie strzelił w łeb. O, dobra, teraz o to mi się rozchodziło. No jesteś trochę wychudzony, nie powiem. Stary, nie wyglądasz tutaj na jakiegoś konkretnego koksa. Ale to nic, może będziesz miał jakieś fajne, bajeranckie... Jezu, tylko ja bym tu chciał czekać na was. No właśnie, czy mi... no nie, no za bardzo to mi się nie chce czekać. Ale skrzyneczkę sobie na pewno ogarnę. Czekaj, może najpierw właśnie, kurde, kierowniku złoty. Może najpierw bandaż jakiś, nie? Danger is nearby. Okej. Tu jest jeszcze jakiś danger. Właśnie, czekaj. Cofnij się, o. Ja się mogę tutaj przyczaić. Widzisz mnie? Teraz mnie nie widzisz. Bardzo dobrze, że mnie nie widzisz. I tutaj w Dual Blade, oczywiście. Ja nie w Dual Blade, czekaj. W Mastery? Tak, w Mastery to było. Equip skill, o właśnie. Mnie to nożowanie bardziej bawi. Gdzie ty jesteś? Tam jesteś. Tylko ty się pewnie za chwilę odwrócisz, mnie zobaczysz i tak dalej. A może i nawet nie. Może nawet dam radę ci tu zrobić takie małe... A, nie zdążyłem. Ale za to mogę zrobić i tak. O. No i chodź. Stara do... niezły kop. Dawaj. Dziękuję bardzo. Pani się po... ojej. A, jednak ci się zdedziło. Nie, zdedziło ci się, nie zdedziło ci się. No jakby tak. Równocześnie zdedziłaś i... aha. Zdecydowanie tak. Dobra, bierzemy co jest. No bo raczej... a ciekawe, czekaj, bo muszę to sprawdzić. Czy ja będę w stanie cię teraz na przykład... nie, nie mogę, tak? No dobra, nie mogę. Jednak to nie działa. Dobra, bierzemy to i ruszamy naprzód. No i proszę bardzo, skarby wspaniale, tak jest, chodźcie ze mną. Drugą skrzyneczkę też ogarniemy. Tak się właśnie zastanawiam, co z wami zrobić. Ja bym was mógł... ja cię mogę uleczyć. I w drodze powrotnej, co też nie jest głupim pomysłem, tylko musiałbym was stąd wynieść. Ja bym po prostu zobaczył, jakie macie, czy wejdą jakieś fajne perki albo coś.
bo nowych ziomków to ja bym bardzo chętnie przyjął do swojego. Mamy tu jakąś zupkę. Miałem zupkę. Mam zupkę, proszę cię bardzo. Tak, żebyście mi tu z głodu totalnie nie umarli. Dobra, to zabieramy, to zabieramy. Ciebie też byśmy tutaj, proszę bardzo. Moja, tak. Okej, okay. I z zupką to potraktujemy. No bo niczym innym się nie da. Cyk i cyk. Dobra. I teraz tak. Ja nie wiem, co się z wami stanie, ale zrobimy to w ten sposób. Come on. Ja was zostawię tutaj. No tu, tak z boczku świątyni będziecie sobie tutaj leżeć. Jestem ciekawy, jak długo, czy w ogóle jest coś, czy wy musicie na przykład umrzeć, żebyście zniknęli. W ogóle tak, jeszcze odnośnie tych ustawień świata, tak? Można jak najbardziej w tych ustawieniach zmienić również szybkość jakby, no nie wiem, rekrutowania nowych współplemieńców. Tak jest, że o wiele szybciej nabija się ten pasek tutaj na dole, nie? I tak uważam, że on jest w ogóle zbędny. Bo to, że ich na przykład uleczymy, to, że im damy jedzonko, myślę, że to można byłoby po prostu przyspieszyć, ale myślę, ciul, jak będzie. Dobra, was tu zostawimy. Ja miałem iść do tych onych tam skautów barbarzyńców. Tak jest. Czekajcie, mushroom soup. Zupę z grzybów mamy. Body poison. Aha, on daje maksymalną staminkę. Okej. Okay. Czekaj, a co dawały... Co dawał kukurydz? Aha, on dawał... O, kukurydz dawał obronę. Czekaj, a kukurydz można było dziabnąć z mięsiwem? Bo nie pamiętam... A, można. O, dziki pieseł. Uwaga, to jest, proszę państwa, dziki pieseł. Dzikiego pieseła można tutaj właśnie poszatkować i to w bardzo szybki sposób. Dawaj, stary, co masz, bo ja skóry będę potrzebował. Tak, dziękuję bardzo. Idziemy dalej. Natknąłem się również na dziki, moi drodzy. Dziki. O, dzik jak dzik. Myślałem, że będzie jakimś tam większym koksem albo coś w tym stylu, ale nie, nie. Okazało się, że dzik to dzik. O, proszę bardzo, kogo tu mamy? Jest pies, nie ma psa. Dziękuję bardzo. Pies się położy, pies idzie spać. Dziękuję bardzo. A ja będę sobie nabijał wyższe mastery w czym? W podwójnych ostrzach. Niesamowicie, powiem wam, bawią mnie te podwójne ostrza. Super, super. O, tam jakieś ziomki są, widzę. Proszę bardzo, ja, wiecie co, ja was pokroję. Chociaż, kurde, no mogłem was tu zostawić. Kolejnych, mogłem was tu zostawić. Zobaczyłoby się, co z tego będzie. Czekajcie, co ja tu znalazłem? Zwykłe gaciochy. Dobra, Uncraft. Dobra, a skrzyneczkę? No w skrzyneczce to wy chyba to też tu nic szaleńczego nie będziecie mieli. O, ale dawaj, zupa? Pewnie, biorę wszystko. Dziękuję ci bardzo. Bandażyk, wiadomo. I tak, wspomnę jeszcze o tym, że taktycznie super zrobiłem to, że moja wioska znajduje się właśnie obok takiego ogniska. Mam dostęp właśnie do mnóstwa tych... Co ty mi tu pokazujesz? Aha, że indyk sobie gania. Dobra, no to są indyki, tak? Indyki mają to do siebie, że ganiają. Co my tutaj mamy fajnego? I mam dostęp do nowych, prawdaż, współplemieńców. Dzień dobry, kapibaro. Kurde, nie udało mi się złapać kapibary. Ty, zrobiłem pułapkę. Kurde, miałem odpalić F. Zrobiłem pułapkę, dałem do pułapki jedzonko dla kapibar i no nie za bardzo. Nie za bardzo. I tak, to była średnia pułapka. Nie mała, to była średnia pułapka, bo żeby... O, piesy. Perfect kill. Kurde, fajnie. No to takie rzeczy to ja lubię. Pewnie, że tak. Zrobiłem średniej wielkości, medium trap, tak jest, bo ona jest wymagana do łapania kapibar. Kapibary są jednak większym zwierzakiem. No i kurczę, powiem wam, postawiłem to nad tym jeziorkiem, tam niedaleko mojej wioski, gdzie też znalazłem glinę. No i jakoś tak, powiem wam, te kapibary, one się tam w ogóle rozmnożyły, żeby nie było, nie? Tam już jest chyba z 6 kapibar, małych, dużych, średnich, w ogóle całe mnóstwo kapibar. Tutaj gdzieś właśnie... O, tak mi się też wydawało. Stary, my zrobimy to tak. Jak tam pewnie są starożytne ruiny, to też o nie zahaczymy. Bo tam na bank znajdę... tam na bank znajdę co? Zielone kamienie. Tak jest. Kogo tu mamy? Bushdog. Chodź, bushdogu.
O, twardziel Bushdog. Kurde, stary. No. No cię proszę, kierowniku. No, ale za to skórę mi możesz dać i całą resztę też. Kości się przydadzą. Tak jest, bo i grażynę i całą resztę plemienia muszę też dozbroić. Wypadałoby. Tym bardziej, że no domyślam się, że w przyszłości jednak będę potrzebował do walki ich pomocy. Pewnie, że tak. Na jakiejś tam większej, bo z tymi głównymi plemionami. Walka z tymi plemionami i tak dalej, no to tam może być bardzo, ale to bardzo ciekawie. O, są proszę bardzo ruinki. Kogo my tu mamy? Dzikie, wściekłe tapiry. Wydawałoby się, że tapir to taki lamus, ale powiem wam, kurde, nie do końca. Nie do końca. Właśnie, co do skradania. O, właśnie, widzicie, schowałem broń i one mnie usłyszały. Wyciągnąłem broń, to słychać. To robi hałas. Kurde, fajna sprawa. Chodźcie, chodźcie, chłopaki. Chodźcie, ja was tutaj... Ja bym się chciał, żebyście się zebrali w jednym miejscu. Ja wtedy mogę odpalić ten atak dzikiego nożownika. Chyba się... Podejdziecie wszyscy. Wyjdziecie w miejsce, gdzieście usłyszeli. O, czy muszę zrobić znowu tak. O, żeby was tu zlurować. Widzę, że się ładnie zbieracie, chociaż kurde. Mocny tapir. O, tamten fajnie dostał przez łeb. Kurde, ale was pięknie wykosiłem. Nia. System walki, wiem do czego jest podobny. Nie wiem, czy ja to mówiłem. System walki jest bardzo podobny, niemalże identyczny jak w Conqueror's Blade. Tak jest. Ta szybkość, te wszystkie jakieś combo dzikie, tam wygibasy i tak dalej, wyglądają dokładnie tak jak w Conqueror's Blade i mnie to mega zadowala, że właśnie ten system został tutaj wrzucony. Tak jest. Ta walka jest naprawdę, naprawdę megaśna. Super sprawa. Czekaj, damy sobie jeszcze roasted corn. A nie, roasted corn to ja miałem. A mięsko mi się znowu skończyło. Czekaj, bo mięso się kończy najszybciej, to zróbmy to tak. Mięso, żebym miał pod ręką. O, dziękuję bardzo. Więcej hapeczku się przyda. To jest pan... Pan dzik! O, dzik! To jest dzik, panie. To jest dzik. O, dwa dziki nawet. Proszę bardzo. Kurde, panie, a expo leci jak dzikie. No właśnie też dzięki temu, że wykupiłem to, o czym wam mówiłem w masce, zwiększenie przyrostu doświadczenia z broni, właśnie których używam, nie? Także myślę, że te noże zrobią robotę, chociaż, no właśnie, pisaliście mi tam o walce z bossem, tak jest, bo jest jakiś bossu, ta pantera i tak dalej, to też zresztą jest opisane w czym to jest opisane? W masce, tak jest, że bo tam, żeby odblokować kolejne kurcze nody, tak jest, żeby je tam odblokować, no to trzeba ubić właśnie po kolei tam jakichś bossów, tam w ogóle jest jakaś mglista żaba, jakaś małpa, czy coś w tym stylu, to są bossowie jakiegoś tam regionu i coś takiego. Ja mówię, kurde, panie, to będzie fajne. No, o tych bossach żeście mi pisali, no, żebym się nie zdziwił, że walka mnie tutaj tak bawi z tymi jakimiś zwykłymi zwierzakami, co sobie tu powściganiają, nie? Ale z bossem, no, mogę się zdziwić. No, kurde, powiem wam, bardzo chętnie się... czyli dobry, ciekawe, czy mnie mogą... Ty, no, nie gadaj, że to są piranie. Jezus Maria. Wyłaź stąd, ty. No tak, no. Jej. Widzieliście, co tu się stało w ogóle? Prawie mnie zeżarły. No wy France niedobre, cholery. No, no dobra, dobra. Dlaczego ja tego rybę ubić? Chodź tu, ryba. A, tu jest. Ty, ale jak ona kąsa w ogóle, ta ryba. Skubane bestyje, ty. No, dobrze sobie nie zostałem w tej wodzie, bo ja myślałem, że to będzie takie podgryzki tylko. Ale w dość dziki sposób w ogóle ta ryba tutaj. Ja pierdzielę, ty, niezłe to jest. Naprawdę gruba opcja. Jezu, dzikie ryby w ogóle. Czy ja coś z tych ryb pozyskuję? Jest, to są piranie, oczywiście, że tak. Żebym ją jeszcze widział. Pokaż mi te piranyje. Save data. Coś mnie chce zaatakować, chyba. Gdzie, kolejne piranie? Ja ten akwen wodny, proszę państwa, ja chyba będę musiał obejść, coś tak czuję. Czekaj, bo rybę pewnie można... Gdzie ty jesteś? Tu. Można? Można, jest, oczywiście jest mięsko z ryby. Jakąś tam zupę z ryby chyba, czy coś też się... też dało się ugotować, czy coś. Dawaj, pewnie, no. Moi współplemieńcy na pewno będą zadowoleni. Ty, ciekawe, czy tu trafię na tego.
Kurczę, na aligatora. Dzień dobry, kapibary. Ja bym tak się nie kąpał, pani kapibaro. Ja bym tak tutaj nie szalał za bardzo. A to się może bardzo źle dla ciebie skończyć. Czekaj, my idziemy tam. Aha, no to właściwie to... Aha, to kapibarę mi tu pokazywało. Dobra. Dziki pies. O, stamina mi... Aha, no tak, bo biegałem, to też jest dziwne, nie? Dziwne, że mi się stamina skończyła, nie? Na tym też byłoby trzeba popracować. Czekaj, co mi zwiększa staminę? Zupka z grzybów. Dobra, zupkę z grzybów mam jeszcze odpaloną. Okej. O, a co ty tu wylądowałeś? Papuga! Tak jest, papugę też można upolować. W ogóle jest dużo, jest kilka rodzajów piór. Jest kilka rodzajów piór. Nie wiem, czy to w ogóle ma jakieś... coś ma na celu. To, że jest kilka rodzajów piór. Są właśnie pióra pozyskiwane z papug, są z tych z indyczków i z czegoś tam jeszcze innego były. Nie wiem, do czego one będą wykorzystywane. O, ale to bym sobie zebrał, bo to są, tak, to są zioła. I one są wykorzystywane później do jakichś medycznych, proszę ja ciebie, bajerów. Co mnie tutaj? Aha, tu jest papuga. Czekaj, my musimy iść tam. Na razie jestem w ciul wysoko. O! Proszę bardzo. Okej, okay, spoko. No dobrze. Alpakę tu mają. Kia. Dobrze, panowie outcastowie. No oczywiście muszę oczyścić te ruiny, bo... i w sumie właściwie jestem blisko mojego celu. Jak się uda, to ja was tu nawet zostawię. Chłopoki dziewczyny. I zobaczymy, jakie perki mi fajne od was spadną. Ale kurde, posiekałem go. Szkoda. Szkoda, że nie ma, wiecie co, szkoda, że nie ma takiej opcji właśnie jakby ogłuszenia ich, albo coś w tym stylu. Czekaj, cyk, nie wiem czy ty, no właśnie, kurde stary, tobie krwawienie wpadło. Czekaj, ja się muszę odsunąć, no właśnie, bo się stary odpaliłaś. Już? Skończyłaś? To jej krwawienie, tak, jej krwawienie wpadło. Ale chyba jeszcze pożyjesz na tyle, żebym cię tu, o właśnie, dawaj stara. Głuszondo. No, chociaż jedna. Położę cię tu, jak ogarnę temat z tym scoutem, to wracając, myślę, że mogę... mogę zobaczyć, kim ty, moja droga, możesz zostać w moim pięknym plemieniu. Co my tu mamy? Rybę. Nie wiem, czy ta ryba dotrwa w ogóle do powrotu do obozu. Ale dobrze. Dajemy tak. I ja cię powinienem, moja droga, jeszcze nakarmić, żeby ci smutno nie było. Żebyś mi tu z głodu nie umarła. Dobra. Ty sobie odpoczywaj, ja ci będę tak, ty sobie odpoczywaj, ja tu jeszcze oczywiście wrócę, bandażyk poproszę, chapeczki, dziękuję, o, skrzyneczka, co masz dla mnie, pewnie standardowy łup, trochę strzał, o, proszę bardzo, jak miło, cotton seed, tego będę potrzebował, tak jest, o, bawełna, dobrze mówię, tak, bawełna. Czekaj, zabieramy wszystko. Bawełna ja bardzo chętnie. Ja bardzo chętnie bawełnę, bo ja jej potrzebuję do kolejnego poziomu tam ulepszeń i tak dalej, bo można tam właśnie tą przątkę robić, czy jak zwał, tak zwał. Czekaj, spadać bym nie chciał, bo już w ogóle przetestowałem system spadania. Z jednej strony można zjeżdżać sobie po ścianie, bo mi o tym pisaliście, że można się złapać jakieś krawędzi czy coś takiego. Tylko gorzej, bo tu jeszcze spoko, bo ściana idzie pochylnią w dół. Gorzej jest, jak jest urwisko. W drugą stronę, nie? W przeciwną. I nagle się okazuje, że nie zjeżdżamy po ścianie, tylko po prostu pikujemy na dół, nie? Nie było to jakoś super wysoko, ale jak pieprznąłem o glebę, to miałem połamane giry i tak dalej. Więc musiałem to leczyć. Musiałem sobie w ogóle chwilę poleżeć i odpocząć, tak? Żeby się pozbierać. Tam są zwierzoki, dobra. Co tu jest w ogóle? Gdzie myśmy tutaj... Nic nie widzimy. To jest Czech Scout Mark. Barbarian Camp, tak jest. Barbarian Scout and reduce their HP under poniżej 30%. I aha, i muszę kliknąć E, żeby ich przesłuchać. Pokaż mi, co tu jest w ogóle. Ty mnie widzisz? Ale tylko ty mnie widzisz, tak? Nie, nie widzisz mnie. Widzisz mnie? Nie widzisz mnie. Może ty mnie zobaczysz. Rzuć na mnie okiem, moja droga. Ja cię zluruję, stara. Chodź tutaj. A, kurde, ty patrz, ale ona piesa ma, nie? A ten drugi się też w ogóle odpalił. Dobra, pozbędziemy się psa.
Uuu, stara, ja widzę, że tutaj będziemy mieli poważne w ogóle poważne tematy. Oj, nie, 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 moja droga. Się nie będziemy bawić. Widzę, że tutaj się muszę wysilić. Tamta co se w ogóle poszła. Aha, dobra, super. Super, że ją pokroiłem. To nie tak to miało wyglądać. Chyba, żeby to miało większy sens, to zrobimy tak. Bierzemy tarczę. Bierzemy mieczor, bo was tu więcej nie ma. Ty tu jesteś stara jedna. Tak, no świetnie. To chociaż poćwiczę trochę. Ja, bo ty też masz podwójne ostrza, moja droga. Spróbujmy cię jakoś może... Aha, ale ten spróbował. Chciałem ją w taki, wiecie, ten fajny sposób sparować, ale no właśnie. Jezu, ale mnie wygłuszyła, ty. Jeszcze mi krwawienie wejdzie. Jak mnie pokroiła. Jak małą szmatę po prostu. No, stary, weź rusz dupę, bo cię zaraz pokroi na amen. Ty weź, chłop stanął i się patrzy w ogóle, nie? Łoczami. Weź, dawaj bandaż. Poczekaj, bo zaraz faktycznie mnie pokroi. A, widzę, że się, kurde, żarty się skończyły. Dżaworski. Stary, tu się trzeba wysilić. Dobra, ty sobie wrócisz do obozu, świetnie. Dawaj mi tu jeszcze jeden bandażor. Obandażuj to tu. Czekaj, mięso sobie odpalimy. W ogóle całe jedzonko, jakie tylko możemy. To sobie zjemy i jeszcze mogłem sobie zjeść. W ogóle ułóż mi to tutaj, dziękuję ci bardzo. I użyjemy tego. Wszystko mamy, teraz jesteśmy najlepsiejsi. Bandaże mnie wyhilały. Jeszcze trochę, nawet sobie bandaż, o właśnie. Bo on mnie będzie leczył podczas walki. Stara, niesamowita jesteś, powiem ci, z tym ostrzem. Coś pięknego. A, tutaj jesteś, chodź tu, halo, kierowniczko. Bo nie wierzę, że przez to... Pokaż mi to. No. Okej. Aha, dobra, czy to nie jest takie hop-siup? Bo nawet... O, proszę, bo krwawienie nawet wchodzi przez... wchodzi przez, kurde, tarczę. Wychodzi na to. Jak ona robi ten swój taki mega atak. O, ty franco. Kurde, miało być podcięcie. Guzik z tego wyszło w ogóle. Spróbujmy tak. Dobra, unikami to jestem w stanie zrobić. Dobra, dawaj noże. Zrobimy to inaczej, stara. Jak ci się chcesz pobawić. Ty patrz, kurde, wafel. Aś mnie tutaj no, powiem ci, przechyczyłaś mnie, stara. Totalnie. Okej, dobra, to wlazło. Nieźle. A i krwawionko jeszcze. Ty zrobiłaś coś takiego. Chytra świnko. O, proszę, teraz ja ci wjechałem z krwawieniem. Nie ma tak łatwo. O, Jezu, nie. A, matko. No dobra, to tyle w kwestii przesłuchiwania w ogóle barbarzyńcy, tak? No i ty miałeś zwykłe, kurde, kamienne, proszę ja ciebie, a trzaskałaś mnie. No w sumie 15 poziom, to już też łatwo nie było. Dobra, dawaj mi to. Ogólnie bardzo fajnie, czyli ja będę musiał zaczekać. Tak. Co tu ma? Uuu, dzień dobry. Pestycydy, to się przyda. Kompost, świetnie. Kukurydzka i pumpkiny. Tak jest, bo ja już mogę pozyskiwać... Ja mogę pozyskiwać nasiona. Mogę pozyskiwać nasiona z... co to jest? Nic to nie jest. Nic się nie zmieniło. No właśnie, tu jest problem, że tu się nic nie zmieniło. Ja będę musiał, kurde, wafel przeczekać. Jezu, żeby oni się tu zrespili i znowu im naklepać. No bo drugi obóz barbarzyńców jest tam 100 km po prostu stąd. A właśnie, czekaj. A czy dlaczego by nie? Znaczy nie lecę, nie biegnę do tego drugiego. Ja zobaczę, czy ta... tam na górze... Czy tam na górze ta kierowniczka się już ogarnęła? Widzisz, w ogóle teraz widzę, że ty masz 18 poziom, tapir. Kurde, no fajnie, fajnie. Dobra, walki zaczynają się robić wymagające. Czyli nie są lamusami ci przeciwnicy. Nie stoją jak kłody. Faktycznie przeciwnik z dwoma ostrzami, tak jak ja. A, kurde, powiem wam, fajna sprawa. No musiałbym pewnie też to tarczowanie podbić nieco, bo i tak mam, proszę ja was, mam tarczę tą z kości, ona zwiększa 80% tą redukcję, nie? Obrażeń, dokładnie,
A mój kierownik kochany ma tutaj, proszę ja ciebie, tarczę na 8 poziomie. Shield Death Reduction 0.5%. Shield to jest tam Down Reduction. No, no to też nie popiela jakoś super szybko. Ale mimo wszystko i tak by to było trzeba pod expić. Chociaż czy mi to w czymś pomoże? Właśnie, a co jest? Bo tu tych w masterowaniu. Właśnie, jest masterowanie tarczą. Stepwise Shield. O, ty widzicie, bo nawet tego nie ogarnąłem. Ty weź mi pokaż tarczę. No nie mam tutaj skilla na tarczy. Jak to? Aha, może to jest ta pasywka, że jak dobrze odbiję atak. Mogę to nie mogę tego ekwipować, tego skilla. A shield to deal damage while reflecting incoming enemy attack. No to może o to chodzi, nie? Że kiedy ja dobrze odbiję ten atak, to jego to głuszy, nie? Bo no tarcza jest, tak? No tylko, że... Aha, okej. Okay. Widzicie. Głupi. Muszę prawym kliknąć, jak jestem z tarczą. A, jak trzymam teraz tarczę, tak, to nie mogę atakować z miecza, tylko atakuję jakby z tarczy. Kurde, to też byłoby do przetestowania. Muszę sprawdzić, jak to działa. Może tu jakiś zwierzok jeszcze wpadnie albo coś. Zwierzoki są bardzo fajne do testowania. To jest jakaś roślina? Nie. Myślałem, że to może jakieś warzywo czy coś. O, proszę bardzo, i tu już z daleka widzicie, tam jakieś domki są. I to jest Barbarian Bar... Ty! A czy ja byłbym w stanie przesłuchać takiego barbarzyńcę stamtąd? Tylko, że ja z tego, co czytałem w samouczku, no to te... Czekajcie, bo się chyba... A, to jest. Ja czytałem w samouczku te barbarzyńskie... Co tu jest, przepraszam? Alpaka? Ty tu leżysz, stara, ty już jesteś fajna? Bardzo fajnie, pokaż mi, moja droga, kim ty jesteś? Tutaj, proszę bardzo. 14-poziomowy nowicjusz wojownik. Lubi tabakę, okej. Okay. Weak spot and chance. Damage taken when hit minus 60%? Okej. Okay. Co ty tu masz? Devious Heart. Jezu, ja nie chcę kogoś takiego. Czekaj, coś... O kurde! Krysia! Chociaż w sumie stara, wiesz co? Ty kurde, szybko się tu... Muszę przyznać, że się niesamowicie szybko tutaj zrespili. Znaczy ogólnie to fajnie, że po starą poskładali. O właśnie! Teraz przynajmniej zobaczę... A, kurde, nie to. Przynajmniej zobaczę, co się dzieje w momencie z tego. To chyba nie jest śmierć, ja go mogę def... A nie, dobra. Całkiem cię poskładało. Bo się zastanawiałem, czy oni mogą umrzeć tak całkiem? Czy ja ich mogę jakoś na przykład odratować, albo coś w tym stylu? Dobra, ciebie bym musiał stara tam... tutaj dostaniemy nieśmiertelność. Nie, nie dostaniemy śmiertelności, a szkoda. Ja muszę dobrze wycelować w ciebie, stara. No! Jezu! Kurde, wafel! Czekaj, ciebie ciulniemy. A, uciekłeś mi. Stary, nie! Ale tak nie wolno! A, prawie cię poskładałem. Dobra, udało się. O, dobra. Ciebie, stary, zgłuszymy. A gdzie jest ta druga Franca? Ty, no nie mów mi, że... Kurde, ty ją poskładało! Tobie weszło krwawienie, stary. Jedno uderzenie. No, chodź tutaj, come on. Będzie was więcej. Tak jest, bo ja tu mam trochę roboty w okolicy. Czekaj, tą poskładało. No dobra, no co mi tam zabrać to tak czy siak mogę. Dawaj. Poukładaj mnie to, o właśnie. To wszystko sobie, co robimy? Uncraft, tak jest. To. Kurde, dużo tego mam. To też, strzał nie można, to mogę, świetnie. Dobra, no to rozkładaj. Tak. Tak, ty oraz ty. Chodź tutaj, tak żebym was tu widział w ogóle, nie? Tylko kurczę, no to wychodzi na to, że tą drugą to musiało poskładać. Tylko nie wiem co, bo to przecież nie... Nie, czy też umarłaś? A nie, udało mi się ją też ogłuszyć.
Okej, okay, dobra, super. No to mamy tutaj, proszę Państwa, Waszą trójkę. Świetnie. Wy się położycie, moi drodzy, bo ja tu, tak jak mówię, ja mam trochę roboty w okolicy, a Wy w tak zwanym międzyczasie, dobra, tyle starczy, bo nawet nie muszę Cię bardziej karmić, dostaniesz ode mnie bandażyk. To będzie kolejna trójka, którą będzie można sprawdzić. Jestem właśnie ciekaw tego, czy ja mogę tych barbarzyńców przesłuchać tam przy barakach. Jakby się jakiegoś udało, to byłoby spoko. Tylko że, tak jak mówiłem, jak ja czytałem w samouczku, no to tam jest grubo. Tam jest grubo, bo ich tam jest raz, że dużo, a jak któryś tam z patrolujących podrzuci tam flarę sygnałową, jakąś alarmową, czy coś w tym stylu, to się zbiegają po prostu wszyscy z całej wsi, moi drodzy, i no lipa, nie? To raczej, więc też musiałbym jakby tutaj ruszyć z własną armią, żeby to ogarnąć. Czekaj, zupsko. Proszę cię bardzo. Cyk, cyk, okej. Okay. Dobra, waszą trójkę za jakiś czas to ogarnię. Świetnie, czekaj. Aha, a to czekaj moment, chwila. A to nie, dobra, wy się szybciej regenerujecie niż ta skrzyneczka. Szkoda, trochę. O, czekaj, w jakim czasie zregenerują się ci barbarzyńcy tam na dole? No właśnie, to jest bardzo ważne pytanie. Dawaj, odnowimy sobie mięsko. Zupkę mamy, ale nie mamy, gdzie ty byłeś, jedzonko, tutaj. Roast, tak jest, dawaj. Też poproszę. Wy tutaj zostańcie, a ja jeszcze zobaczę na dole, czy może. Chociaż czekaj, z tymi zawalczyłem, tam się trochę, no nie wiem, czy tak szybko, nie wiem, czy tak szybko by się faktycznie zregenerowali. No, to mógłby być problem. To mógłby być problem, żeby oni się tak szybko... Chociaż i ten jeden, którego wcześniej wykasowałem, bo oni się w takiej kolejności respią od momentu ubicia, z tego co zauważyłem, nie? To nie jest tak, że oni mają jakiś tam czas... O, pan Tapir. Już tu stary jesteś? Ty, właśnie, czekaj, bo ja tę tarczę miałem sprawdzić. Gościu. No dobra, jest to zawsze jakaś opcja. To może nie są jakieś super duże obrażenia i bardzo większego sensu jako takie nie mają. Jestem ciekawy, czekaj, czy jak ja tym atakuję. A nie, dobra. Ty, no i... No widzę, że ktoś tam chodzi przecież. Ty patrz, no nie mów, że jeszcze mi się uda przyfarcić i faktycznie oni się tak szybko zrespili? Gdzie to było? Tam, no oczywiście, że tutaj to było. Guzi... No jest, oczywiście, jeden. Ty, kurde, jeden barbarzyńca, gdzie jest drugi? Jest tu drugi? Nie, póki co nie ma. To bardzo dobrze, dawaj stary. Jezus, dawaj to. Jezu, aleś mnie podźgał. Czekaj, ty krwawisz, świetnie, bardzo mnie to cieszy. Chociaż trochę... O, ty z włócznią... Jaki ziom, stary. Czekaj, przesłuchać cię teraz za bardzo jeszcze nie mogę, co? Ja bym cię nie chciał ubić, mój drogi. I nie chciałbym, żeby się tu twoja koleżanka pojawiła, zwłaszcza z... O, to, dawaj, synek. Przesłuchanie, barbarzyńcy. Jedziesz z tematem. Ty, kurde, w ostatniej chwili ogarniacie to? Tym bardziej, że tam jest Franca z tym. Pies mnie atakuje. Kurde, udało się bandaże odpalić. Czekaj, poskładałem? Nie poskładałem tego psa, absolutnie. Czekaj, bo ten chłop tam leży. Jakby przesłuchanie tutaj nastąpiło, bo teraz trochę nie ogarniam, ale zaraz to ogarniemy. Jak tej Francji się... Właśnie, może uda się ją... O kurde, ty, udało się. Jest interrogate. Chyba. Tak, udało mi się? A co tu się stanęło? Dlaczego ty tutaj powstałaś, tak? O ty kurde, widzicie ją? Badaj temat, ty. Koleżanka. Aha, dużo rzeczy w ogóle odkryłem. O. Wow. Dobra, i te pani już podziękujemy. A ty, gościu? Ja widzisz, panie barbarzyńca. Ciebie to nawet bym mógł, stary, jeszcze zrekrutować. Mało tego. Pokaż mi to, stary. Wiesz co? Zrobimy tak. Aha, nie. Ja ci tego nie chcę dawać. To idzie do mnie. Nie, nie zamiast dyni. Absolutnie nie tak to działa. Dawaj mi to.
Ja cię, stary, uleczę. Jestem ciekawy, czy ty wstaniesz tak jak twoja koleżanka. O co to w ogóle chodziło? Że twoja koleżanka tak postanowiła sobie szybciutko wstać i w ogóle. Dobra, zobaczymy. Ja sobie tu, powiem wam, moi drodzy, tak. Ja sobie tutaj posiedzę, kulturalnie. Tak jest. Dawaj, co tu masz. Ja sobie tu kulturalnie posiedzę i zobaczę, czy ja mogę tego chłopa tutaj zrekrutować. Czym się różnią barbarzyńcy od właśnie outcastów, czyli tych wygnanych, tak? No bo rekrutowanie jest z wygnanych z tych trzech wielkich plemion. Także pożyjemy, zobaczymy. A póki co, moi drodzy, to oczywiście w tym odcineczku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie, co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze i nie zapomnijcie o tym, że przyjmuję do mojego plemienia. Także piszcie w komentarzach, kto chciałby, żeby właśnie jego nick, jego imię zostało wpisane jako mój współplemieniec. Także trzymajcie się i do zobaczyska.